Siemano, jutro jest poniedziałek, zaczyna się nowy tydzień, a ja Wam chciałem trochę opowiedzieć o produktach białkowych, które powinny znaleźć się w Waszej diecie, z których warto układać menu i nie należy się w ogóle ich bać. Dla mnie podstawowym źródłem białka jest chude mięso z indyka. Tutaj macie gotowe, wykrojone już sznycle. Bardzo fajnie się je przyrządza, nie mają w ogóle tłuszczu, jest samo chude mięso. Bardzo dobrym i chyba najlepszym źródłem białka są jaja. Białka jaj mają najwyższy ogólnie procent bioprzyswajalności przez nasz organizm i są takim, można powiedzieć, białkiem wzorcowym. Chude ryby, tutaj macie polędwice z dorsza głęboko mrożoną, mrożone są już na statku, także nie mają żadnej glazury, same chude mięso. Do tego bardzo cenne źródło witamin i bogate w kreatynę mięso wołowe. Tutaj możecie zobaczyć, jest to rozbek wołowy, stek kruchy. Specjalnie mam go zamrożonego, dzięki temu to mięso po odmrożeniu będzie bardziej kruche i jeszcze lepsze. I bardziej tłuste ryby. Tutaj jest łosoś norweski w plastrach, bardzo dobry na kolację, z kwasami omega-3, także macie tutaj 5 podstawowych źródeł białka. Dlaczego nie ma tutaj na przykład wieprzowiny i dlaczego nie ma tutaj białka pochodzącego z mleka? Bo uważam, że są to słabej jakości białka. Niektórzy są uczuleni na laktozę, także nie polecam. Jeśli zastosujecie te proteiny, na pewno będziecie mieli z tego mnóstwo satysfakcji, dobrą sylwetkę i tego należy się trzymać. Pozdro!